Wiele się zmieniło, wiele jeszcze się zmieni. Rozmawiamy o inwestycjach zrealizowanych w Lidzbarku Warmińskim w latach 2016-2017 oraz o tych, które lada chwila będą cieszyć oczy mieszkańców i turystów. Panie burmistrzu, możemy powiedzieć, że w ostatnich latach, czy tak naprawdę w ostatnich miesiącach, bo część rzeczy jest jeszcze świeża, Lidzbark zmienia się w oczach? Myślę, że tak. Wiele inwestycji zrealizowaliśmy, ale wiele jest w trakcie realizacji oraz te, które już mamy w planach, myślę, że dadzą duży potencjał rozwojowy naszemu miastu. Jak tworzycie strategię? Czy planujecie te kolejne inwestycje? Bo chyba strategia to jest dobre słowo, żeby no, każdemu ten uśmiech na twarzy korzystającemu z tych różnych miejsc i obiektów, które powstają, się pojawia. Oczywiście, jeżeli chodzi o strategię, ona musi być długoterminowa. Każda inwestycja musi ze sobą kompleksowo później być wdrażana i rozwijana, a także wykorzystywana przez mieszkańców, ale nie jednostkowo, tylko w poszczególnych etapach. Przykładem tego może być właśnie bulwar tutaj, ponieważ pierwszym etapem była ścieżka Green Velo, która przebiega z tyłu tutaj przez cały Lidzbark Warmiński. Za nami widać ją. Do tego mamy piękny teren zielony, rekreacyjny, sportowy, a także plac zabaw. I po drugiej stronie to był drugi element, który wykonaliśmy. No i oczywiście trzecim elementem jest miejsce artystyczne, czyli nasz mały amfiteatr, nazywamy to potocznie. Powiedzmy trochę jeszcze o tych inwestycjach, które już udało się, mówiąc w cudzysłowie, dopiąć. O kulturze powiedzieliśmy, o rekreacji powiedzieliśmy, ale to także no, na przykład infrastruktura drogowa, która no, nieustannie zmienia się u Was. Oczywiście, oprócz tej infrastruktury drogowej, która jest czymś zasadniczym. Myślę, że o tym zawsze możemy mówić, że drogi są źródłem rozwoju gospodarczego każdego regionu, każdego miasta. Dlatego też dość dużo zainwestowaliśmy w nowe drogi. Przez okres 4 lat zdążyliśmy zrobić 12 ulic, wyremontować, wybudować 12 ulic, myślę, że miejskich to jest bardzo dużo. Zaangażowaliśmy duże środki, około 12 milionów na te cele. Oprócz dróg wykonaliśmy też szereg elementów związanych z poprawą infrastruktury wodno-ściekowej, bo to też jest bardzo istotna sprawa i zrobiliśmy jeden projekt wodno-ściekowy, bardzo duży, na 46 milionów, który od 2010 roku, w 2015 roku się skończył. Teraz właśnie skończyliśmy, tydzień temu skończyliśmy następny projekt wodno-ściekowy, uzupełniliśmy ponad 2 km sieci wodno-ściekowych, sanitarnych, deszczowych. I następnym elementem, który też rozwija miasto, to oczywiście budownictwo mieszkaniowe. Teraz jesteśmy w trakcie poprzez spółkę WTB, spółkę z o.o. należącą do miasta. Realizujemy budowę 2 budynków, 44 mieszkania. Wybudowaliśmy też dodatkowo 8 mieszkań socjalnych i teraz przygotowujemy się do następnych inwestycji mieszkaniowych. Jaki płynie do Was ten społeczny odzew? Co mówią mieszkańcy? Rzeczywiście to jest tak, że te inwestycje, które tutaj no, realizujecie, są odpowiedzią pewnego rodzaju na ich zapotrzebowanie, na to, że mieszkaniec zgłasza, chciałbym mieć u siebie ładnie zagospodarowaną przestrzeń zieloną. Wy jako władze miasta mówicie, postaramy się i to robicie. Wykorzystujemy tu jeszcze dodatkowe narzędzie, jakim jest budżet obywatelski. W tym roku jest to trzecia edycja i już możemy powiedzieć, że mamy duży sukces, ponieważ w wpłynęło do nas 20 projektów i to są takie małe projekty, które są uzupełnieniem dużych inwestycji, które realizujemy na terenie naszego miasta. I ta aktywność społeczna, którą właśnie zauważamy, wskazuje na to i potwierdza, że ta cała infrastruktura, która na dzień dzisiejszy jest realizowana, czy też zrealizowana i planujemy ją, jest akceptowalna, ponieważ do tej infrastruktury jeszcze mieszkańcy uzupełniają to małymi projektami. Trudno chyba dzisiaj, panie burmistrzu, mówić o realizacji jakiegokolwiek dużego projektu w mieście bez wsparcia środków zewnętrznych. Myślę o funduszach unijnych na przykład. Jak to się dzieje, że wam się udaje? To jest praca, podejrzewam, wielu rąk i wielu głów. No tak, w tamtym roku możemy pochwalić się, 32 miliony złotych, podpisane umowy na dotacje do różnego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych. W tym roku następne projekty, następne dotacje.
To nie jest łatwo. To chyba każdy wie, który próbował pozyskiwać jakieś fundusze unijne. Trzeba, tak potocznie powiem, wychodzić swoje, wypracować i po prostu mieć jasno sformalizowany cel. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv